5 oznak problemu z wątrobą ukrytych w Twoich stopach. Wątroba działa jak narząd filtrujący. Działa na eliminację tłuszczu i toksyn, które mogą zwiększać ryzyko stanów zapalnych i rozwoju chorób. Zdęty brzuch i ból brzucha po prawej stronie to jedne z głównych objawów problemu z wątrobą. Ale co powoduje problemy w wątrobie? Trzy najczęstsze przyczyny problemu z wątrobą to nadmiar tłuszczu i alkoholu, nadużywanie leków i brak aktywności fizycznej. W tym filmie omówimy 5 oznak problemu z wątrobą, które mogą być widoczne w stopach. Bądź na bieżąco, aby edukować się na temat tych objawów. W końcu wczesne wykrywanie jest kluczem do zapobiegania. Numer 1. Obrzęk. Najczęściej znany jako opuchnięte nogi, obrzęk jest sygnałem ostrzegawczym, że może być coś nie tak z wątrobą. Na szczęście możesz sam to przetestować. Wystarczy nacisnąć kciukiem z boku kości piszczelowej przez co najmniej 2 sekundy, a następnie zwolnić. Jeśli zaraz potem Twoja skóra zostawia dołek, to jest to obrzęk. Oznacza to, że w tym obszarze wycieka ciecz. Albumina jest niezbędnym białkiem wytwarzanym przez wątrobę, które utrzymuje płyn we krwi. Brak albuminy prowadzi do wypływu płynu z naczyń krwionośnych, a co za tym idzie do obrzęku. Numer 2. Swędzenie stóp. Wbrew powszechnemu przekonaniu, swędzenie stóp nie jest automatycznie spowodowane problemem ze skórą. W niektórych przypadkach może to wskazywać na problem z wątrobą. Bilirubina jest substancją wytwarzaną, gdy czerwone krwinki są niszczone, a następnie przenoszone do wątroby. Jej stężenie jest wyższe we krwi i może być zmienione przez zmiany w wątrobie lub niedrożność dróg żółciowych. Numer 3. Gorące stopy. Czy poczułeś pieczenie na stopach i kostkach? Jeśli tak, to może być kolejny objaw związany z problemami z wątrobą. W tym momencie powinieneś rozważyć wykonanie badania krwi i zasięgnięcie porady lekarza, aby poznać przyczyny tego stanu zapalnego. Zwykle dzieje się tak, gdy wątroba nie jest w stanie odprowadzić wystarczającej ilości krwi lub gdy z krwi wycieka płyn, co prowadzi do słabego krążenia w okolicy. Numer 4. Grzybica stóp. Infekcja grzybicza, która występuje między palcami stóp, szczególnie gdy obszar ten jest wilgotny, to znak, że masz niską odporność. Pamiętaj, że wątroba jest jednym z podstawowych narządów, które działają na rzecz poprawy odporności. Osłabiony układ odpornościowy może oznaczać infekcje i problemy zdrowotne, takie jak kandydoza. Numer 5. Czerwone kropki na stopach i nogach. Jedną z głównych funkcji wątroby jest przechowywanie zapasu około 1 litra krwi dla organizmu. Jeśli widzisz czerwone kropki na stopach lub nogach, może to być ostrzeżeniem o problemach z wątrobą, ponieważ zakłóca to krzepnięcie i gojenie się ran. Takie kropki przypominają małe krwotoki, sygnalizują, że krzepliwość krwi nie jest najlepsza. Czy masz któryś z wymienionych objawów? Jeśli tak, wykonaj niezbędne testy, aby ustalić przyczynę. Chcesz coś powiedzieć o tym filmie? Skomentuj to poniżej. No i oczywiście nie zapomnij również o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.